A więc w tym momencie będę prezentował dość mocnej budowy pułowego samczyka o numerze 865. Samczyk na ten moment ma już pokrywy spierzone, tam zostały mu chyba trzy pióra bodajże do wyrzucenia jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o same pochodzenie tego gołębia, gołąb wywodzi się z krzyżówki z dwóch hodowli, które ja sobie po prostu bardzo cenię. Matką jest bezpośrednio córka pani Mdina. Pani Mdina to ten najsłynniejszy rozpłodowiec u Hansa Hirna, który zresztą de facto skradziony, ale pani Mdina też bardzo ciekawe parowanie, bo pani Mdina był wtedy parowany na córkę 809. No to ten 809, no to jak ktoś zna hodowlę Hansa Hirna, to chyba najbardziej legendarny gołąb, jeżeli chodzi o tą hodowlę, to 809, czyli pani Indim parowane na 809, czyli matka tego gołębia, czyli tak powiedziałem, bezpośrednio córka pani Indima, ale też zarazem wnuczka 809. Natomiast połowa barwa, to myślę, że wiele hodowców się domyśla. Kolejna hodowla, z którą jestem zaprzyjaźniony, to hodowla Karola Paszka. Tutaj jest akurat bezpośrednio ojcem tego gołębia, zresztą jest syn 4004. 4004 to w tym momencie najlepszy syn 808 hodowla, na hodowli Karola. Karol go sobie najbardziej ceni. Także ja sobie u Karola zamówiłem po prostu syna 4004. Także będzie to wnuk do 4004, żebym się już za bardzo nie zamiotał, i wnuk do pani Dina. Czyli tak powiedziałem wcześniej, dwóch hodowli, które ja sobie bardzo cenię, które gołębie się bardzo pokazywały na naszej hodowli. Zresztą na gołębiach Hansa Hirna, no to wiadomo, w samym co polskich Bożeny, to na cztery gołębie to były dwa dokładnie z gołębi od Hansa. Także gołębie świetne na każdym dystansie. Czy to jest 100 km, czy 700 km, więcej dają sobie po tu szybkie, uparte gołębie.